Witajcie, z tej strony Mateusz, redakcja Komputer Świata. Przed Wami kolejny odcinek Pana Apki, czyli naszej serii poświęconej najciekawszym aplikacjom na Androida. Zapraszamy. Tradycji staje się zadość i zaczynamy od gry. Nie byle jakiej, bo mowa o mobilnej produkcji spod znaku Gwiezdnych Wojen. Star Wars Uprising to gra akcji, w której po stworzeniu własnego bohatera ruszamy na poszukiwania przygód z blasterem w dłoni. Rozgrywka prezentowana jest w pełnym trójwymiarze i w rzucie izometrycznym, a sterowanie opiera się na tapnięciach w obiekty i interaktywne elementy planszy. Po drodze zwiedzamy znane fanom uniwersum miejsca, ścieramy się z bossami i poznajemy losy galaktyki. Uprising jest bowiem pierwszą grą mobilną, której akcja rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z powrotu Jedi, a nadchodzącym wielkimi krokami przebudzeniem mocy. Warto wspomnieć, że Star Wars Uprising oferuje także rozgrywkę w kooperacji. Polecamy nie tylko fanom Gwiezdnych Wojen. Listonik jest aplikacją, dzięki której w łatwy i szybki sposób stworzymy wygodne listy zakupów. Apka posiada wbudowane pozycje pogrupowane według rodzaju, które możemy umieszczać na swoich listach, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by dodawać do nich produkty ręcznie. Czy to za pomocą klawiatury ekranowej, głosowo lub skanując kod kreskowy produktu. Listonik ma także możliwość udostępniania list znajomym, a także pokazuje promocje z wybranych sklepów. W ostatnim czasie apka doczekała się aktualizacji, która przyniosła jej nowy interfejs w stylu Material Design. Polecamy dla wszystkich zapominalskich i tych, którzy chcą mieć kontrolę nad swoimi zakupami. Morning Routine to aplikacja z alarmami, która ma zadatki na bycie jednym ze skuteczniejszych bucików dostępnych w sklepie Google Play. Wszystko dzięki kilku dostępnym rodzajom alarmu. Zamiast typowych rozwiązań, czyli przycisków do włączania drzemki i wyłączania budzika, możemy ustawić na przykład wymóg zeskanowania kodu kreskowego. Taki motywator z pewnością postawi nas na nogi. Możemy nawet skonfigurować alarm tak, by wymagał od nas konkretnego kodu, ustawić włączenie wybranej aplikacji lub adresu URL, a także opis alarmu. Morning Routine pozwala także na prowadzenie prostych statystyk i ma bardzo ładny interfejs. Polecamy wszystkim, dla których poranna pobudka jest prawdziwym wyzwaniem. Jeśli jesteście świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą współczesny świat, to tą aplikację wręcz powinniście mieć na swoim telefonie. Dzięki niej, nawet jeśli nie będziecie pamiętać, jak udziela się pierwszej pomocy, a w sytuacji stresowej to nic niezwykłego, będziecie jej w stanie udzielić. W pierwszej pomocy zawarto bowiem szczegółową instrukcję, jak przeprowadzić fachową resuscytację, kiedy czekamy na przyjazd karetki pogotowia, i to zarówno w formie tekstu, obrazków, jak i informacji czytanych przez lektora, więc nie trzeba nawet patrzeć na telefon, aby wiedzieć, co trzeba zrobić. Polecamy! Na koniec coś dla niezdecydowanych użytkowników Androida, a dokładniej dla tych, którzy mają ochotę zmienić swój sprzęt na coś z jabłkiem w logo. Move to iOS to aplikacja, która pozwala na bezproblemową migrację z Androida na Apple. Jest w stanie przenieść na sprzęt z iOS wszystkie nasze dane, takie jak zdjęcia, kontakty czy wiadomości. Czemu więc aplikacja ta wylądowała na końcu odcinka, gdzie pokazujemy aplikacje, których raczej nikomu nie polecamy? Zawdzięcza to końcowemu komunikatowi. Po zakończonym procesie przenoszenia danych informuje bowiem, że nasz stary smartfon możemy oddać do recyklingu w dowolnym sklepie Apple. Czy to aby nie za bardzo bezczelne? Tę kwestię pozostawiamy do oceny Wam. To już wszystkie aplikacje na dziś. Po więcej zapraszamy oczywiście w kolejną środę. Jeśli Wam się podobało, zostawcie komentarz i oczywiście subskrybujcie nasz kanał, aby nic Was nie ominęło. Do zobaczenia.